Serdeczne gratulacje, piękna inicjatywa, nowa książka, Pieniądze szczęście dają się, okazuje. Masz takie wrażenie, że ten tytuł wywołuje trochę kontrowersji, bo już mam ze sobą kilka rozmów, ja mam wrażenie, że tak. Słuchaj, ja mam nie tylko wrażenie, że to wywołuje kontrowersje, ja to wiem. Mało tego, ja specjalnie tą książkę zatytułowałam w ten sposób, żeby zaciągnąć tą dyskusję społeczną, żeby, ja właśnie liczyłam na to, że ileś tam osób, może nawet większość, nie będzie się z tym zgadzać i będzie ze mną rozmawiać, ale dlaczego, bo już tak jest od jakiegoś czasu, a szczególnie od kiedy już ta akcja stała się głośna, a tym bardziej będzie to za chwilę. W związku z tym ja specjalnie dałam ten tytuł, w który, żeby było jasne, bardzo głęboko wierzę. Czyli żeby zrozumieć w ogóle, o co naprawdę chodzi w tej książce, to trzeba ją dostać. A jak to zrobić, bo będzie kilka różnych form? Tak, będzie kilka różnych form. Przede wszystkim jadę w Polskę z akcją społeczną, mówiącą o konieczności niezależności finansowej kobiet. Bo w skrócie, czym jest ta książka, jest apelem społecznym. O to, żeby zacząć o pieniądze dbać, a nie się ich bać. O tym przede wszystkim i to, co dajemy tą książką, to umowę na życie. Coś, czego jeszcze nigdy nie było. Czyli to jest taki gotowiec, ściąga, tak można powiedzieć, pierwszej rozmowy w rodzinie, którą najtrudniej nam jest przeprowadzić. A jak wiemy, 70% par i rodzin kłóci się w Polsce o pieniądze, więc czyż nie jest to ważny temat? Bardzo ważny, czyli można otrzymać książkę, gdy spotkamy się z Tobą w całej Polsce. E-book. Audiobook lub e-book. Dokładnie, Storytel. Ty jesteś pracodawcą, bo też pensje w Polsce to jest też taki temat, który budzi pewne kontrowersje. Czy ty masz na przykład jakiś specjalny klucz dobierania tych pensji pod specjalne stanowisko, pod to, jak wygląda życie w Polsce, że jest inflacja? Czym się kierujesz? To jest bardzo wiele takich elementów, od ogólnorynkowych poprzez dokładnie te, które w tej chwili wymieniłeś. Mój syn jako prezes firmy się tym zajmuje, w związku z tym ja mogę się zająć, wiesz, kreatywna wspaniałą dusza. Ideą i kreacją. W związku z tym on wziął na siebie kilka lat temu, to już jak się okazuje jest nawet więcej lat niż myślałam, on wziął na siebie cały ciężar planowania finansów w firmie. W związku z tym dzisiaj nie jestem tym obciążona. Ale masz takie poczucie, że u Was jest po prostu dobrze. Wiesz co, ja mam przede wszystkim to poczucie ogromnej odpowiedzialności społecznej. I ludzie tacy jak ja, którzy osiągnęli pewien pułap, pewien status, dzisiaj moim zdaniem mają obowiązek, prawo i obowiązek oddać coś innym. Na koniec poruszę temat, jest teraz taka głośna dyskusja w internecie, szczególnie na Instagramie ją zauważyłem, o tym, na co my wydajemy nasze pieniądze, bo jedna strona mówi, wydajemy je na przykład na ubrania, bo to sprawia nam przyjemność, bo też trzeba fajnie się poczuć, a inni mówią, no ale troszmy się o planetę, sprawdźmy, co mamy w szafie. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat, po której stronie stanęłabyś? No zdecydowanie po stronie sustainable fashion, czyli tego, sprawdźmy najpierw, co mamy w swojej szafie i czego nam brakuje. Bo czasami z 8 rzeczy, mało tego, ja bardzo zachęcam zawsze od lat dziewczyny do tego, żeby przerabiały swoje rzeczy, które mają. Ja sama to uwielbiam, to jest bardzo kreatywne. A poza tym nadajemy rzeczy totalnie nowe życie. Ale pomysł, na który wpadły na przykład moje dziewczyny z Ery Nowych Kobiet, jest genialny, który bardzo polecam. One się spotykają co jakiś czas, każda przynosi ze sobą rzeczy, których już nie nosi i wymieniają się między sobą. To są rzeczy dla dzieci, to są ich rzeczy, to są ciuchy, to są akcesoria, to są nawet czasami drobne jakieś gadżety, typu nawet lampy. I to działa genialnie. W związku z tym dajmy rzeczom drugie życie.